Rozpoczyna się rok 2015. No i była mowa o tym na konferencji prasowej, że cały czas macie takie plany wspólnie z Andrzejem Wasilewskim, wspólnie z Piotrem Wernerem, aby poziom tych rywali nie obniżał się, był co najmniej tak wysoki jak w poprzednim roku, a może nawet wyższy. Co w związku z tym, z planami odnośnie poszczególnych pięściarzy? Paweł Głażewski, czy możemy powiedzieć, jaki jest plan na odbudowanie go po tej bolesnej, bardzo bolesnej porażce z Bremerem? Wiadomo, 2 miesiące po walce był szok, było trochę niesmaczenie, były nerwy, ale czas leci dalej. Pawła nie skreślamy. Paweł będzie walczył bodajże w kwietniu, tylko już mamy poniedziałkową, za tydzień mamy spotkanie i będziemy ustalać ewentualnie, z kim miałby się zmierzyć i nie chciałbym na razie wyprzedzać faktów, ale no dajmy szansę chłopakowi, no co do o tej walce za dużo nie można powiedzieć, no ale mogę tylko jedno stwierdzić, że miał ogromnego pecha. Rewanż z Myszkinem jest realny? Ja myślę, niech Maciek się w Sopotę dobrze zaprezentuje i wygra z Łotyszem i niech to będzie dla niego może eliminator dla Pawła Głażewskiego. Czyli możliwe, że w Legionowo jeszcze raz zobaczy tą wielką wojnę Głażewski-Miszkin? Zobaczymy. No, nie chciałbym tutaj powiedzieć tak dzisiaj, a okaże się, że Maciek jednak już myśli bardziej o komentowaniu walki niż o sali treningowej. Sam obejrzę w ciekawości jego walkę, czy zrobił postępy, bo też weźmy pod uwagę, że to już będzie rok, jak walczył Głażewski z Miszkinem. Maciek ma 3 walki pod kolej przegrane i też no nie chciałbym po prostu no, tutaj już założyć, że tak, ta walka będzie i ta walka się odbędzie. Poczekajmy do soboty, poczekajmy na spotkanie z Pawłem i zobaczymy, co przyniesie tydzień. Kamil Szeremeta, Rafał Jackiewicz, to jest już coś w miarę pewnego? No, z Rafałem, znaczy Kamil to by jutro założył rękawice i walczył z Rafałem, ale Rafał jak to Rafał, różne możliwości rozpatruje i nie zawsze mu dobrze idzie. To już wiemy z zeszłego roku. My jesteśmy otwarci na rozmowy z nim, na kontynuowanie negocjacji, ale no po prostu no, taki apel do Rafała, przestańmy się targować o 2-3 bilety, tylko podejdźmy do poważnych rozmów i do podpisania kontraktu, bo w tym razem Rafał będzie musieli podpisać kontrakt, bo to nie może być tak, że nagle dostaniesz jakąś lepszą ofertę, 2 złote więcej i nas zostawisz na lodzie i wykiwasz nie tylko nas, ale również kibiców. Krzysztof Zimnoch, ciągle nieaktywny, ale już chyba uporał się ze wszystkimi swoimi problemami. Międzyzdroje, walka wieczoru, to jest taki wstępny plan, tak, dla Krzyśka? Tak, wczoraj z nim miałem okazję rozmawiać i taki plan mamy wspólnie. Co do szczegółów jeszcze nie mogę nic powiedzieć, z kim ewentualnie, bo wiadomo, że miał wczoraj operację, przed tym dobrze, lekarze są zadowoleni z przebiegu. Będzie przychodził teraz szybką rehabilitację, powrót do treningów. Oczywiście mamy też problem z trenerem, ale mam nadzieję, że szybko sobie to jakoś tutaj pokładamy, żeby po prostu dobrze się przygotował do powrotu, który czeka na niego i niech wraca do treningów, niech wraca do tego, mu życzymy z całego serca. Krzysiek chodzi swoimi ścieżkami. Będzie trenował w Polsce, czy tak jak zapowiadał, za granicą? Zobaczymy. No, marzy mu się Ameryka, mówi też o Anglii. W Polsce wiadomo, że mamy bezrybie odnośnie trenerów, więc te możliwości są oczywiście jak najbardziej rozpatrywane. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem, no, trener to jest szukany na wagę złota. No i na koniec jeszcze Michał Chudecki, który też nieoczekiwanie łatwo przegrał z Michałem Syrowatką. Czy jest możliwy rewanż? A jeśli nie, to kiedy możemy spodziewać się walki Chudeckiego? Ja myślę, że w Legionowie wróci. Szukamy mu rywala. Najbardziej interesowałby nas Polak, ale wiadomo, że tych Polaków w tej wadze za dużo nie ma. Może by wrócił do rozmów mały Cieślak, ale nie wiem, czy ma dobre badania, czy nie. Musiałbym nam najpierw przedstawić. A przede wszystkim nie wiem, czy podjąłby rękawice, no bo Chudecki jednak miał tą przykrą walkę z Syrowatką, gdzieś tam powiedzmy to na pewno też się na jego psychice odbije, ale taka walka Cieślak-Chudecki, czemu nie, jeżeli by Cieślak chciał podjąć walkę z Chudeckim, to my jesteśmy jak najbardziej otwarci na rozmowę, ale wydaje mi się, że jednak Krzysiek będzie chciał iść w kierunku łatwych walk. Wspomniałeś o małym Cieślaku, to jeszcze na koniec duży, czyli Michał Cieślak. Była taka informacja, że została złożona oferta walki Pawłowi Kołodziejowi. Czy to jest aktualne? Bo Paweł chyba miał ileś tam tygodni na odpowiedź.
Z Michałem Cieślakiem jest tak, że na dzień dzisiejszy też przechodzi mały zabieg łokcia. Niestety te kontuzje, które teraz wychodzą u zawodników, są spowodowane takim, powiedzmy, nazwijmy to, niechlubstwem w boksie amatorskim. Ci zawodnicy po prostu boksują na siłę, a później jednak jak przechodzą na zawodowstwo, to po tych ciężkich walkach, treningach to wychodzi. My niestety musimy z tymi dobrymi wujkami to naprawiać. Oczywiście zostawiamy na Michała Cieślaka. Chcemy przede wszystkim go szybko wykreować na następcę Włodarczyka, Głowackiego i powiedzmy no, takiego no, niespełnionego kołodzieja. A co do samego pytania, czy kołodziej weźmie tę walkę? Oczywiście, że jej nie weźmie, bo wiadomo, co się stało z Lebediewem, jak walczył i wydaje mi się, że jego kierunek będzie taki, jeżeli w ogóle wróci do boksu, to będzie chciał jakąś łatwą walkę stoczyć, a później ewentualnie gdzieś tam wyjechać, bo o takim kierunku słyszałem. To w takim razie z kim Michał Cieślak po tym powrocie, bo też chyba były takie plany, żeby gdzieś w okolicach właśnie kwietnia, czyli gali w Legionowie on zaboksował, jeśli nie z Kołodziejem, to z kim? Tak. Czy Łukasz Janik to wchodzi w grę? Jesteśmy jak najbardziej przekonani, że wróci do 18 kwietnia w Legionowie i szukujemy mu zawodnika za wielkie wody o, powiedzmy, niezłym nazwisku, ale nie będę chciał zdradzać na razie jakichkolwiek planów co do konkretów ze względów na dobre negocjacje, które prowadzimy z tym właśnie zawodnikiem.